Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Asia i dzisiaj przeniesiemy się trochę w czasie, bowiem historia dzisiejszego bohatera rozgrywać będzie się na przełomie XVII i XVIII wieku. Przypadek, o którym dziś opowiem, będzie nieco podobny do tych, o których już mówiłam, a które miały miejsce już w naszych czasach. Dzisiejsza opowieść będzie o Matthiasie Busingerze, człowieku, który miał nieszczęście urodzić się z fokomelią, chorobą, o której już mówiłam, a która powoduje, że chory nie ma kości długich rąk i nóg. Nie inaczej było w przypadku Matthiasa. XVII wiek, w którym przyszedł na świat, nie był sprzyjającym miejscem dla ludzi takich jak on. Jak myślicie, czy życie naszego bohatera potoczyło się w pozytywny sposób? Może przez całe życie musiał zmagać się z masą przeciwności i niechęcią ze strony ludzi? Jeśli chcecie się tego dowiedzieć, to zapraszam Was do słuchania. Matthias przyszedł na świat 2 czerwca 1674 roku w niemieckim mieście Onolsbach w księstwie Ansbach w Bawarii. Urodził się w bardzo ubogiej, emigranckiej, wielodzietnej rodzinie jako 9. dziecko. Nie mam informacji, ile dzieci w sumie dorobili się rodzice Matthiasa. Czy był on ostatnim z dzieci? Czy po nim urodziło się więcej? Do tych informacji nie udało mi się dotrzeć, ale myślę, że informacja nawet o 9 dzieci w dzisiejszych czasach jest nieco przytłaczająca. Na swoje nieszczęście chłopiec urodził się z bardzo krótkimi kikutami nóg, które nie posiadały stóp. Z kolei bardzo krótkie ręce zakończone były mocno zdeformowanymi dłońmi, których Matthias nauczył się z czasem bardzo precyzyjnie używać. Tego, jak precyzyjnie, dowiecie się już za chwilkę. Wiele osób porównywało jego ręce i dłonie do płetw wyrastających z tułowia. Rodzice bardzo wstydzili się niepełnosprawnego syna. Nie dość, że wyglądał bardzo osobliwie i w tamtych czasach jego wygląd w wielu ludziach budził duży niepokój, to jeszcze jego przypadłość sprawiała, że rodzice nie wierzyli, że będzie on w stanie zarabiać na siebie. A jak mówiłam wcześniej, rodzina była bardzo uboga i zależało im, by każde z dzieci mogło pójść z czasem do pracy. Cóż, takie były czasy. Ten, kto nie mógł w jakikolwiek sposób pracować, stanowił dla rodziny ogromny ciężar. Wstyd rodziców sprawił, że wiele lat swojego życia Matthias spędził zamknięty w czterech ścianach domu, bez możliwości wychodzenia na zewnątrz. Tam, w zaciszu swojego pokoju, z nudów, zaczął rozwijać wiele talentów artystycznych, a okazało się, że jest bardzo utalentowany graficznie, muzycznie i nie tylko. Wspomniałam przed chwilą, że chłopak nauczył się posługiwać zdeformowanymi dłońmi. Było to lekkie niedopowiedzenie, ponieważ doszedł on do wręcz mistrzowskiej precyzji w posługiwaniu się dłońmi i robił to znacznie lepiej niż zdrowi ludzie. Matthias uczył się gry na przeróżnych instrumentach. Grał na trąbce, flecie, oboju, dudach, cymbałkach, a poza tym sam konstruował i grał na instrumentach własnego pomysłu. Żeby stworzyć własny, autorski instrument, trzeba mieć naprawdę niezwykły talent muzyczny. I on taki talent posiadał. Innym jego talentem i z kolei największą pasją była kaligrafia. Jeśli ktoś z Was nie zna tego terminu, to jest to sztuka starannego, estetycznego pisania, bardzo często zdobionego artystycznie. Jego konikiem były kaligrafowane miniatury. Żeby przeczytać to, co było na nich napisane, trzeba było oglądać je przez szkło powiększające. W dodatku, mimo tego, że pismo było tak drobne, to nadal było staranne i przepięknie ozdobione. Jednym z bardziej znanych dzieł Matthiasa jest jego autoportret. Jak sama nazwa wskazuje, obraz namalował on sam, ale to nie wszystko. W swoich włosach na portrecie ukrył tekst. A co tam było napisane? Otóż Matthias umieścił tam teksty 7 psalmów biblijnych o numerach 2, 7, 121, 128, 140, 140 i 159, czyli aż 7 psalmów, i modlitwę Ojcze Nasz. Wyobrażacie sobie zrobić coś takiego, posiadając całkowicie sprawne palce?
Ja nie, dlatego jestem tak pełna podziwu dla Matiasa, że udało mu się osiągnąć tak niesamowity poziom swoich umiejętności. Jak już wspomniałam, Matias umiał także malować. Jego niezwykły talent z czasem docenili też inni i po latach zaczął on dostawać zlecenia od wielu możnych i władców na stworzenie różnych dzieł sztuki. Rysował on portrety, herby rodowe, drzewa genealogiczne i przepiękne pejzaże. Zajmował się także grawerowaniem, jednak ciężko było mu to robić używając standardowych narzędzi grawerniczych. Postanowił więc sam stworzyć dopasowane do siebie narzędzia i to nimi posługiwał się przez cały czas. Myślicie, że to już koniec jego talentów? Jeśli tak, to bardzo się mylicie. Oprócz wszystkich zdolności plastycznych i muzycznych, Matias był także bardzo zręcznym iluzjonistą. Nauczył się wielu sztuczek z użyciem kości do gry, kart, a także ziarnem. Wszystkie te przedmioty były przecież tak drobne, a mimo to Matias niezwykle wprawnie się nimi posługiwał. Przerzucał kości, tasował karty. Nie stanowiło to dla niego żadnego problemu. Prezentował sztuczki z mieczami, umiał żonglować piłeczkami, znał też cały przekrój iluzjonistycznych sztuczek i umiał je wykorzystać i wykonać. Lubił też popisywać się swoimi zdolnościami strzeleckimi. Umiał strzelać dwoma brońmi jednocześnie, w dodatku z bardzo dużą celnością. Nawet różnego rodzaju gry, takie jak kręgle, nie były mu obce. Umiał też tańczyć pewien rodzaj szkockiego tańca. Czemu akurat szkockiego? Tego nie wiem, ale myślę, że sprawiało mu to przyjemność. Niesamowite, jak bardzo ten człowiek był uzdolniony. Z drugiej strony był zamknięty w domu przez 20 lat swojego życia, bez możliwości wyjścia na zewnątrz. Żeby nie zwariować, musiał się czymś zająć. Na szczęście więc udało mu się odkryć jego ukryte talenty i starał się je rozwijać jak tylko mógł. Myślę też, że sztuczki magiczne, taniec czy opanowanie posługiwania się bronią były rodzajem na zabicie nudy, gdy miał dość malowania, kaligrafii czy tworzenia muzyki. Jak mogliście usłyszeć przed chwilą, Matias spędził w domu zamknięty przez rodziców aż 20 lat. Po tym czasie jego matka postanowiła, że to już czas, by poszukać dla syna pracy, którą mógłby wykonywać na siedząco, a która spowodowałaby, że nie byłby w jej mniemaniu bezużyteczny. Wspaniała była z niej matka, prawda? Chociaż trochę muszę ją usprawiedliwić nielubianym przez wielu stwierdzeniem, że takie były czasy. Dzieci miały nie tylko przedłużyć ród, ale także pomóc utrzymać się rodzicom. Tak więc rodzice Matiasa postanowili wysłać go na praktykę do krawca. Niestety okazało się, że na zdeformowanych dłoniach mężczyzny nie ma odpowiedniego miejsca do umieszczenia naparstka, więc ten zawód trzeba było odpuścić. Ale Matias sam znalazł dla siebie zajęcie. Chcąc być niezależnym, postanowił podróżować i w trakcie podróży dawać występy iluzjonistyczne, pokazy strzeleckie. Szukał też na dworach możnych i władców zleceń na portrety i inne obrazy. Proponował też swoje usługi kaligrafii. Początkowo występował tylko w Norymberdze, potem podróżował po niemieckich landach. Żeby wyróżnić się w swoich dziełach jako artysta, Matias podpisywał je jako urodzony bez rąk i nóg, by zwrócić na siebie więcej uwagi. Zaczął być powszechnie znany jako mały człowiek z Norymbergi ze względu na to, że bez nóg miał zaledwie 74 cm wzrostu. Z czasem na jego występy zaczęli przybywać nawet książęta i cesarze skuszeni plotkami o niesamowitym i uzdolnionym kalece. W 1701 roku, gdy miał już 27 lat, Matias postanowił skorzystać z dobrych relacji z królem brytyjskim Jerzym I i razem z jego świtą postanowił wyruszyć na Wyspy Brytyjskie. Artysta miał nadzieję, że tam przedstawi władcy wymyślony i wykonany własnoręcznie instrument muzyczny, a w zamian za to liczył na coś w rodzaju pensji, która pozwoliłaby mu utrzymać się bez konieczności występowania przed publicznością, co było dość męczące, zwłaszcza po tylu latach publicznych wystąpień. Jednak, mimo oczekiwań Matiasa, król dał mu zaledwie jednorazowy prezent i Matias nadal musiał występować niemal od rana do wieczora i szukać zleceń na swoje dzieła.
dawał pokazy głównie na ulicach miast brytyjskich, ale często zdarzały się też okazje, by występować na prywatnych pokazach bogatych mieszkańców miast, między innymi u lorda Oxfordu Roberta Harleya. Po latach rozwijania kariery w Anglii i później Szkocji, Matthias postanowił udać się do Irlandii. Tę decyzję podjął w 1720 roku i początkowo występował w Dublinie, a rok później już także w Belfaście. Do końca swojego życia Matthias podróżował między Anglią, Szkocją i Irlandią. Jego sława rosła, nie tylko ze względu na swoje liczne talenty, ale także ze względu na wygląd. Ludzie przychodzili na jego występy, by zobaczyć, jak człowiek bez rąk i nóg daje pokazy magii i strzelania. Wielu przesądnych uważało, że Matthias jest znakiem od Boga. Wielu duchownych z kolei uważało go za zły omen i symbol szatana. Na szczęście Matthiasa nigdy nie spotkało ze strony przedstawicieli kościoła nic złego. Ostatni udokumentowany występ Matthiasa miał miejsce w Dublinie w 1737 roku. Z kolei rok 1740 przyjmuje się jako datę jego śmierci. Dokładny czas jest trudny do ustalenia, jednak jest to najbardziej prawdopodobna data. Jako miejsce śmierci podaje się za to Cork w Irlandii. W swoim testamencie mężczyzna poprosił, by jego ciało zostało przekazane do badań medycznych, więc ostatecznie trafiło ono na uczelnię medyczną w Cork, w mieście, w którym zakończył swoje życie. Ale to nie koniec historii. Myślicie pewnie, że ktoś taki jak Matthias nie miał życia rodzinnego. Jeśli tak, to bardzo się mylicie. Miał on niezwykle duże powodzenie u kobiet. Miał charyzmę, dzięki której z łatwością podbijał serca naprawdę wielu z nich. Ostatecznie Matthias był żonaty aż 4-krotnie i doczekał się 11 dzieci z oficjalnych związków. Szacuje się, że miał też 3 dzieci z tak zwanego nieprawego łoża, czyli po prostu dzieci urodzone w wyniku zdrad małżeńskich. Z kolei według ludowych plotek miał on aż 100 kochanek i ponad 70 dzieci. Myślę jednak, że te plotki są bardzo mocno przesadzone, pozostańmy więc przy oficjalnej, znanej nam wersji. Sława Matthiasa jako kochanka była tak duża, że powstało nawet zabawne określenie bucik Buschingera. Było ono eufemizmem określającym żeńskie narządy płciowe. Skąd wzięło się to określenie? Ano stąd, że mówiło się, że jedyną sprawną kończyną Matthiasa, w cudzysłowie oczywiście, było jego przyrodzenie, a co za tym idzie, jego butami, również w cudzysłowie, były żeńskie narządy płciowe. To tak w ramach małej ciekawostki. I tak oto, moi drodzy, kończy się historia Matthiasa Buschingera, mężczyzny, który urodził się bez rąk i nóg. Dzisiaj mówi się o tym, że najprawdopodobniej chorował na fokomelię, jak już wspomniałam na początku, a o której już jakiś czas temu mówiłam na tym kanale. Nie da się tego oczywiście jednoznacznie określić, ale taka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna stanu zdrowia naszego artysty. Bardzo podoba mi się to, że postanowił on za wszelką cenę rozwinąć swoje talenty, że pomimo zamknięcia w domu na wiele lat i dużej niepełnosprawności dał radę tak wiele osiągnąć. Nie wyobrażam sobie, że sama dałabym radę zrobić coś podobnego. Matthias na pewno nie miał łatwo w życiu. Jak mogłoby być inaczej, jak nawet własna rodzina się go wstydziła i uważała za bezużytecznego? Mimo tych trudnych czasów udało mu się zyskać uznanie tłumów i podziw możnych, a jego dzieła do dziś są podziwiane. Mam nadzieję, że historia Wam się podobała. Ja już się z Wami żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku.